Witam wszystkich serdecznie z nietypowej scenerii, bo warsztatowej, jak to ludzie mówią, nie samymi karpiami człowiek żyje. Ale znajdujemy się tutaj właśnie ze względu na nasze hobby, a mianowicie z moim serdecznym kolegą Witkiem po ostatnich Mistrzostwach Polski, które odbywały się w formie rzutowej. I żeby sobie poradzić, gdzie mieliśmy za plecami skarpę, musieliśmy skręcać dwie palety na jakichś tam kołkach, wkrętach. No co było mega, mega chałupniczą robotą, w cudzysłowie. W sumie zbudowaliśmy to też dzięki Kornelowi, za co jeszcze raz serdeczne dzięki. Już w drodze powrotnej padł pomysł, żeby zbudować coś takiego, co nazwaliśmy kładką rzutową. Już mówię, co to jest, zanim ją pokażę, jak ona wygląda. Jest to z dwóch części taki mobilny pomost. Każda część ma długość 1,5 metra. Tych części są dwie, więc mamy 3 metry długości kładki, 80 cm szerokości. Ona posadawiana będzie na 6 nogach, gdzie stała regulacja jest 150 mm poziomu. Ale między tym 50 mm jeszcze jest płynna regulacja od 0 do 50. Czyli tak naprawdę, jeżeli nogi ustawimy w wodzie, osiądą tyle, co mają osiąść, to jesteśmy w stanie ją dokładnie wypoziomować. Zobaczycie, jak to wygląda. Oczywiście nie jest to tak, że wchodzi się do warsztatu 2 godziny i coś powstaje, bo sam projekt i wymyślanie wbrew pozorom prostej rzeczy, która niestety musi być sztywna, żeby nie pływała, lekka, czego sobie życzymy, nie rdzewieć, żeby nie było możliwości ślizgania się na niej, bo wiadomo, jakie są warunki nad wodą. Więc to wszystko jakby sama część projektowa zabrała około 12 godzin. Dzięki wyrozumiałości mojej wspaniałej żonie mogłem się na tym skupić, wracając z pracy. Natomiast sama budowa to jest jakieś, strzelam teraz, 120 godzin warsztatowych, wiercenia i tak dalej. Oczywiście są elementy, które były wypalane na laserze, czyli stopy na przykład i mocowanie stóp, które pokażę, ustawia się pod kątem w zależności od tego, jak biegnie dno. Całość jest wykonana ze stali nierdzewnej IC304. Nie ma tutaj żadnego elementu ocynkowanego, który może zardzewieć. Wszystko jest na profilach dość... Znaczy, nogi są z profili 30x30, ale z cienką ścianką. Uważam, że taka sztywność jest wystarczająca. Cała konstrukcja jest z profila 20x20. Do tego system regulacji jakby poziomu, wypoziomowania tej kładki, to już jest autorski pomysł gościa, który do Was mówi. Także miłego oglądania. Pogoda jaką mamy, taką mamy. Pogoda zupełnie jakbyśmy byli na zasiadce ściśle planowanej od pół roku, czyli wiecznie pada, czyli nic się nie zmienia, a zaczynamy składać. Co wspominałem, noga jest na przegubie, żeby się dostosowywała do dna. Tu jest regulacja i tak to wygląda w całości. No dobra, to urządzonko, które wymyśliłem, jest skończone. W tym wszystkim gdzieś tam zapomniałem wpleść, co mnie bardzo boli, pozdrowień dla chłopaków z Undercarp Team i dla całej ekipy. Teraz mam nad Wami przewagę taką, że zawsze zaoszczędzę czas, nie muszę nic skręcać. Działanie jest fajne, bo w warsztacie można sobie wypić później kawkę, jak się skończy. A jest pyszne w takich warunkach. I co jeszcze? No,
byłego oglądania. Proszę mi wybaczyć literówki i tak dalej, ale to przedkamerowy stres. Zdecydowanie wolę, jak lecą iskry, niż się wypowiadać do obiektywu. Ale pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich i mam nadzieję, że ten materiał Was nie zanudzi. Trzymajcie się. Yeah, yeah.